I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Mamy dzisiaj 16 grudnia 2018 roku. Pewnie większość Was będzie oglądała ten odcinek w drodze do pracy. Miał się nie pojawić, ale podsumowanie tego dnia przeniesiemy na jutro i dzisiaj Wam pokażemy kolejną dawkę newsów, także jutro zapraszam na podsumowanie tygodnia, podsumujemy sobie cały tydzień, wezmę troszeczkę komentarzy też, pooglądamy sobie wszystko i oprócz tego będzie dzień dobry krypto, jak i dobrze, również dobrze jutro po południu nagram dwa odcinki, żeby się znalazły w tym tygodniu. W tym tygodniu mam parę projektów do skończenia w pracy, więc nie będę miał czasu dodać innych audycji. Przed świętami zawsze tak mam, że jestem dłużej w pracy, więc będę tylko raz dziennie, prawdopodobnie dzień dobry krypto i ewentualnie raz, dwa razy w tygodniu coś dodam, to co nagram jutro po prostu na cały tydzień, bo nie będzie tego czasu aż do świąt. Będzie tylko dzień dobry krypto, ewentualnie w weekend coś tam jeszcze dokręcę i będziecie mieć tylko tyle w tym tygodniu, ale mam nadzieję, że wtedy będziecie mieć szansę dogonić jeszcze inne audycje. No i co? Weekend i po weekendzie. Także miłego tygodnia Wam życzę wszystkim. A my przechodzimy do wiadomości. Coin Paprika z ostatnich 24 godzin. Zobaczmy, co tu się wydarzyło w takim bądź razie. Market cap 103 miliardy dolarów. Jestem ciekaw, kiedy zejdziemy poniżej tej magicznej bariery. Poszliśmy w ostatnich 24 godzinach o niecałe 0,5% do przodu. Bitcoin oscyluje w około 3249 dolarów, czyli nadal mamy ten support na 3180 dolarów, o którym mówiliśmy we wróżeniu z fusów. Zobaczmy teraz ostatnie 24 godziny. DEX minus, najpierw spójrzmy te, które sobie najlepiej poradziły, to jest Factum 22,6%, Bitcoin SV 12% do przodu, Litecoin 7% do przodu i PundiX też jest za nimi niecałe 7%. Te, które sobie najgorzej poradziły, to jest DEX minus 17%, Bitcoin Private minus 11%, Quash minus 2,74% i Walton Chain minus 2,56%. Także te projekty. Spójrzmy teraz na polską scenę YouTube, Skrypto, Blog Prezesa, Wielki Short, Michael Lewis, recenzja książki. Zaraz za nim jest Krypto Kamikadze, Idioodporne rozwiązania pobudzą masową adopcję Bitcoina i kryptowalut. Tuż za nim jest Mike Satoshi, Kryptowalutowa Niedziela z Mike'iem, odcinek 34. Wzięliśmy w niej udział, był tam Portfel Kowalskiego i ja. No i super było. Dzięki Mike. Oprócz tego Encyklopedia Kryptowalut, Tygodnik Kryptowalut 39, Górnicza Kapitulacja. Kto na tym korzysta? Także dziękuję wszystkim i przechodzimy do wiadomości. Na Reddicie można przeczytać, że BitMEX zamyka konta dla Ameryki, czyli dla wszystkich, którzy próbują się zalogować w Ameryce. Już wkrótce one będą zamknięte i nikt z Ameryki nie będzie mógł się zalogować na BitMEX. Wiem, że tam chyba nie ma KYC, o ile dobrze pamiętam. Także to może być przyczyną i tutaj się zastanawiam, czy to będzie miało jakiś wpływ na dalsze funkcjonowanie marketu BitMEX. Także to jest wiadomość taka ciekawa. No jestem ciekaw, co tu się wydarzy. Druga informacja na Reddicie, też można przeczytać, że kosztuje około 50 tysięcy dolarów w tym momencie, żeby się wylistować z własnym tokenem na około 25 giełdach. Ale jaki jest problem? 23 z 25 giełd oszukuje o wolumen. Sprawdźmy, kto to dokładnie jest. Najbardziej tutaj prawdomówni są Binance i Bitfinex tylko. Reszta manipuluje swoimi wolumenami, czyli Binance, Bitfinex to są stuprocentowe wolumeny tutaj podawane. Reszta pokazuje, że nie jest tak bardzo transparentna. Wiceprezydent Coinbase'a Dan Romero powiedział o tym, że wkrótce będą dodawane kolejne krypto i to w takim tempie troszeczkę przyspieszonym, żeby zareagować na inne giełdy, które mają ich tysiące, można powiedzieć, w niektórych sprawach. Więc widzimy, że Coinbase tutaj spieszy się z wylistowaniem kolejnych kryptowalut. CNN informuje, że nawet w Białym Domu Donald Trump zatrudnia prominentną osobę, która supportuje, która uwielbia Bitcoina. Jest nim Mick Mulvaney. Także widzimy, że tutaj też się
bardzo dużo zmienia w tym sentymencie i no super, super, że nawet w Ameryce, nawet w Białym Domu zatrudniają takie osoby. CCN informuje o tym, fajnie tutaj przeczytałem najpierw. Brazylijski klub piłkarski Atletico Monero, chciałem przeczytać, myślałem, że Monero tutaj będą supportować, albo będzie jakiś deal z nimi związany, ale nie. Atletico Mineiro wydaje swój własny token dla fanów. Będzie się nazywać Galo Coins. Fani będą mogli kupić minimum 50 tych Galo monet, które będą kosztować około $13, żeby używać tych tokenów, a będzie je można potem wymieniać na Ethereum. Czyli no, jestem ciekaw, co ta tokenizacja takiego klubu czy fanów może oznaczać. CCN mówi tutaj też od BitUSD. No, 30% w dół jest od dolara. To jest stablecoin, który tutaj jest od dłuższego czasu razem z nami. Widzicie, że nie wszystkie stablecoiny są w stanie utrzymać w skali 1 do 1 cenę dolara. Tutaj mamy 70 centów za dolara za ten bit USD. Anthony Pompliano, który jest founderem Morgana Creek, założył się w zeszłym tygodniu o to, że o 1 milion dolarów, że krypto będą lepsze niż S&P 500, czyli dokładnie ta giełda, że sobie poradzą lepiej w kolejnych 10 latach. Nikt nie chciał się z nim założyć, także no, widzimy, jaki jest, no, czemu na przykład Warren Buffett nie chciał się założyć z Anthonym Pompliano. To jest tylko 1 milion dolarów, że krypto poradzą sobie gorzej niż S&P 500. Przecież Warren Buffett mógł potwierdzić to, że jeżeli twierdzi inaczej, no to czemu nie? Czemu nie wziąć właśnie $1 milion, to są grosiki dla takich ludzi. Ale widzimy, że jednak nikt nie jest do końca pewny, czy tak się nie stanie. Waves, który sobie radzi wyśmienicie w tym markecie, spójrzmy jeszcze raz, chyba się dostał do pierwszej dwudziestki, można powiedzieć tutaj, spójrzmy. Waves, no troszeczkę już spadł od tego czasu, ale 22 pozycje. W ostatnich 7 dniach 49, prawie 50% zarobił w takim markecie, czyli widzicie, są nadal perełki, które jeżeli jesteście w stanie wiedzieć, która i jaka to jest perełka, to wtedy możecie oczywiście jeszcze 50% w ostatnich 7 dniach na takiej kryptowalucie zarobić. Jednak z przyczyn, jaka tutaj może świadczyć o tym, dlaczego Wave sobie tak dobrze radzi, to 12 grudnia wydali nową roadmapę, o których tutaj mówią, będą mieli add-on, czyli taki portfel na Firefoxie, który też wyjdzie. No więc widzimy tutaj, Waves robi kolejne bardzo dobre kroki. A jeżeli się zastanawiacie, ile jest całego światowego zadłużenia, to w tym roku wyliczyli, że to jest 184 biliony dolarów. Czyli jeżeli to by przeliczyć na jedną osobę, ty, ja, twój syn, córka, dziecko, nie wiem, babcia, dziadek, każdy z nich wisi, można powiedzieć w cudzysłowie, wisi w tym momencie 86 tysięcy dolarów, żebyśmy, jeżeli byśmy chcieli spłacić w tym momencie to zadłużenie. I to jest tylko o 2 biliony więcej niż w październiku. Co to jest? To tylko 2 miliony więcej. Ech, widzimy, że ten problem będzie się jeszcze bardziej powiększał, jak coś się nie wydarzy mocniejszego. Jestem ciekaw, co wy powiecie, co może się wydarzyć, żeby ten właśnie, to właśnie zadłużenie zniknęło z powierzchni Ziemi. Czy to jest wojna, czy to jest może krypto, czy to jest zupełnie inna rzecz, która należy się wydarzyć. Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw waszego zdania. CCN mówi o tym, że w ostatnich miesiącach Facebook chce zatrudnić coraz więcej deweloperów, jeżeli chodzi o blockchain, ale ma pewne problemy na tym polu, bo bardzo mało osób ufa Facebookowi, nawet jeżeli taka osoba jest, no to kieruje się troszeczkę innymi zasadami etyki niż sam Facebook, dlatego na tym polu ciężki orzech do zgryzienia. Bitcoin.pl.org, o, zobaczmy, Bitcoin za 14 800 dolarów, ciekawa analiza. Niektórym wydaje się, że rynek kryptowalutowy chyli się ku końcowi. Ceny spadają, znajdując coraz nowsze minima. Jednak pomimo tego kiepskiego okresu wciąż dostrzegane są iskry nadziei wśród członków kryptowalutowego środowiska. Bitcoin jest mocno
nieoszacowany. Według Toma Lee, szefa działu badań i rozwoju Fundstrat Global Advisors, popularna kryptowaluta jest mocno niedoceniona, znajdując się na poziomie 3300 dolarów, znajdując się znacznie poniżej swojej godziwej wartości. Lee twierdzi, że optymalna cena dla BTC oscyluje pomiędzy 13 800 dolarów a 14 800 dolarów. Uczciwa cena jest zdecydowanie wyższa od obecnej wartości Bitcoina. W rzeczywistości, dostosowując się do ceny Bitcoina, portfele krypto powinny spaść do 17 milionów z obecnych 50 milionów, mówi Tom Lee. Szef działu Fundstrat wskazuje, że pomimo ogromnego spadku cen BTC, sama liczba użytkowników kryptowalut nie odzwierciedla dokładnie jego ceny. Następnie dodał, że przyjęcie konsumenta i uznanie Bitcoin jako klasa aktywów będzie głównym czynnikiem windującym cenę BTC w przyszłym roku. Tom Lee, choć sam starał się przewidzieć, nie chce kolejnych predykcji cen kryptowaluty. No w końcu jest natomiast przekonany swojej wyceny godziwej wartości Bitcoina. Wierzy, że ludzie zaakceptują kryptowalutę jako rodzaj aktywów, a liczba użytkowników będzie rosnąć. Zobaczymy kolejny bull run Bitcoina. I widzicie, to jest właśnie ta różnica pomiędzy spekulacją a inwestowaniem. Jeżeli ktoś ma bardzo duże pokłady jeżeli chodzi o Bitcoin, to o fundament, jaki może nam dawać w kolejnych latach, miesiącach, no to wtedy ja to nazywam inwestycją długoterminową. Jeżeli chodzi o krótkie terminy, to wtedy mamy spekulacje, bo nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co i jaki czynnik w kolejnych dniach, godzinach może się wydarzyć, nawet na wykresie. Ale jeżeli ten wykres mamy w swoim zasięgu, to czemu z niego nie skorzystać? Bitcoin jako aktywa. ICE uruchamia BACT w styczniu 2019 roku. Będzie to cyfrowa giełda aktywów, która zaoferuje inwestorom instytucjonalnym fizycznie rozliczone kontrakty terminowe typu Bitcoin. Oczywiste jest zatem, że BACT poważnie traktuje Bitcoin jako realną klasę aktywów. Kolejną godną uwagi giełdą poważającą Bitcoin jako aktywa jest Nasdaq, która swój produkt na rynek wypuści w pierwszym kwartale następnego roku. Tom Lee uważa, że akceptacja Bitcoina jako źródło aktywów jest bardzo ważna w aspekcie kolejnego bull runu, a biorąc pod uwagę powyższe przykłady, dobra zmiana już nadchodzi. No i super, super, że ktoś ma taką kontrę do tych cen, jaką teraz mamy w kolejne dnia. Miesiące zweryfikują. A bithub.pl pisze o Flappening. 12% wyższa oceny kryptowaluty Litecoin w ciągu 24, a nie 8. Chyba moje godziny by musiały być 28, bo nie wysypiam się. Dobra, spójrzmy dalej. Od pojawienia się Bitcoina Cash 1 sierpnia 2017 roku trwa rywalizacja pomiędzy nową wersją Bitcoina, a już istniejącym cyfrowym srebrem Litecoin. No czy ja bym to nazwał rywalizacją? Pod wieloma względami obie monety są bardzo podobne, mają zapewnić szybką i płynną formę pieniędzy cyfrowych, których funkcja przechowywania wartości pełni funkcję drugorzędną. Obie monety koncentrują się na wydatkach i najniższych opłatach. W najkrótszym czasie potwierdzenia, a jednocześnie zapewniają warstwę bezpieczeństwa, która zachowuje ceny pierwszych lat Bitcoin. Funkcje takie jak zerowe potwierdzają, pomagają kupcom zaoszczędzić czas, a mniejsza decentralizacja pozwala na szybsze ulepszenia. Dlatego jest sens, aby oba projekty konkurowały o swój segment rynku. Chociaż Bitcoin Cash ma znaczący start pod względem kapitału rynkowego i brandingu dzięki znacznym zasobom od Bitmain czy Bitcoin.com, mimo tego zwolennicy Litecoin od dawna nawołują do The Flappening. Znaczna przewaga rynkowa jest określana jako Flappening. W tym przypadku Flippening byłby oczekiwany jako wyprzedzana Bitcoina Casha przez Litecoina. Termin ten stał się tak popularny, że sam Satoshi Lite zamieścił go na Twitterze 25 lutego 2018 roku. Odważnie przewidując, Ethereum Flappening nie odbędzie się. Ethereum stanie się bardziej wartościowy niż Bitcoin, ale LTC stanie się wartościowszy od BCH pod koniec roku. Także widzicie, że Flappening jest tutaj wytłumaczony. Zwolennicy Litecoina długo czekali na Flappening. Flippening z pseudonimem Chikun Lee, tworząc stronę monitorującą sytuację, analizuje wszystkie wskaźniki, którymi LTC musi wyprzedzić Bitcoin Cash. Kryteriami są kapitał rynkowy, cena, liczba aktywnych adresów, liczba codziennych transakcji, dzienna wartość transakcyjna, dzienne wynagrodzenie za wydobycie oraz średni czas bloku. No i tu widzicie, jak ta strona wygląda. Litecoin, Bitcoin Cash i Flappening. 109% na
korzyść Litecoina, bo wyprzedził Bitcoin Cash, jak tutaj to wszystko biorą pod tą uwagę. Efekt flappeningu. W miarę rozpowszechniania się wiadomości cena LTC zaczęła rosnąć, a w momencie pisania odnotowano 24 godziny wzrost o niemal 12%. To zwiększyło pułap rynkowy LTC, wyprzedzając BCH o prawie 10% ponad całkowitą wartość Cash'a. Gratulujemy Litecoin. No i widzimy Asia Crypto Today, czyli chiński 24-letni Bitcoin milioner dał tutaj mały smaczek, wczesny smaczek świąt wszystkim, pokazując tutaj i wyrzucając tysiące banknotów z dachu jednego z budynków. Widzimy tutaj na tym zdjęciu, jak ten pan sobie wygląda. Jest bilionerem, jeżeli chodzi, czy milionerem, jeżeli chodzi o bitcoiny. Ma tu swoje kopalnie. No i czemu nie? Czemu się nie podzielić? Dobro wraca. Pamiętajcie, że dobro wraca tylko wtedy, kiedy tego nie oczekujemy w momencie pomocy. To jest też bardzo ważne, bo jeżeli oczekujemy takiej rzeczy, no to wtedy to nie ma sensu, ale widzimy, jak tu deszcz pieniędzy spada z nieba w Hongkongu. Crypto Insider wspomina tutaj Timothy C. Maya, który zmarł. Jest on nazywany Crypto Godfather, czyli ojcem chrzestnym całego krypto. Zmarł w wieku 67 lat w mieście Corralitos w Kalifornii. Był współzałożycielem Cyberpunk Movement. We wczesnym życiu Tim May był takim technologicznym i elektronicznym inżynierem i naukowcem. W Intelu też pracował jako we wczesnej fazie swojego życia. Przeszedł na emeryturę w 1986 roku i założył właśnie ten Cyberpunk Space. Był jednym z założycieli. Założył to razem z Ericiem Hughesem, Johnem Gilmorem w 1992 roku. Ten Cyberpunk Movement to był taki jeden z najbardziej znanych, najbardziej efektywnych pro-kryptograficznych organizacji w historii, można powiedzieć. Jedno z jego tutaj interwiu, czyli wywiadów, na których się wypowiadał, powiedział o tym: nie wydaje mi się, żeby Satoshi chciał, albo byłoby jego intencją, żeby tak dzisiaj wyglądały te scentralizowane giełdy, jeżeli chodzi o KYC, paszporty, zamrożone konta i te wszystkie aktywności szare na tych giełdach. To może bardziej prowadzić do tego, żebyśmy mieli taki nanny state, żebyśmy wszystko widzieli, co się dzieje, i jeszcze bardziej uzależnieni i sprawdzani przez świat, rządy. I to było właśnie jego zaprzeczeniem, co by chciał Satoshi. Także szkoda, no ale życia nie oszukasz, czasu też. Ja i tak uważam, że każdy ma gdzieś tam zapisany na kartce papieru swoją datę. Dlatego powinniśmy kochać każdy dzień tu i teraz. Trust Notes zastanawia się, albo nie, nawet potwierdza, że ICOs sprzedały kolejne 400 tysięcy Ethereum w kolejnych ostatnich 30 dniach. Co poszło nie tak? My już mówiliśmy o tym dawno, że Ethereum to jest taki miecz obusieczny. W jednej stronie, gdy jest hossa i wszystko działa i pojawiają się kolejne projekty, ludzie, sentyment, wolumen, jest wszystko ok. Ale nagle, gdy mamy straty na rynku, te wszystkie projekty ICO muszą opłacać rachunki. Pamiętajcie, w dolarach. To nie jest w krypto, w dolarach. I wtedy wyprzedają kolejne Ethereum. Spójrzmy, ile Ethereum kosztuje dzisiaj. $85. No, w ostatnich 24 godzinach poszedł do niecałe 2%, ale widzimy, że kolejne 400 tysięcy Ethereum zostały właśnie sprzedane. Zostawię linka do tego artykułu, będziecie mogli sami sobie zobaczyć, dlaczego. Bucks CEO Kelly Loeffler, możemy przeczytać na Daily Hodl, mówi o tym, że nie tylko Starbucks jest zainteresowany tym, żeby Bucks został uruchomiony i za pomocą krypto byłyby kupowane na przykład kawy. Jest bardzo dużo innych zainteresowanych inwestorów, firm, które by chciały wprowadzić tutaj możliwość płatności kryptowalutami na swoich platformach, biznesach i tym temu podobne. VeChain też ma tutaj dodatkowe partnerstwo w Emiratach Arabskich z BIOS Middle East, które mają takie partnerstwo, które pomaga im tutaj razem współpracować w chmurze, w serwisach w chmurze, dokładnie. Brad Gallinghouse na jednym ze swoich Twitterów opowiedział, że pieniądze tak naprawdę same się zmieniają. Prawdopodobnie 15 centralnych banków myśli
serio, czyli o tym, żeby wejść w digital currencies, czyli wejść w kryptowaluty. Ethereum też tutaj ma czym się pochwalić. 50 milionów adresów jest już stworzonych na Ether, na platformie Ethereum. Można to sprawdzić sobie na Etherscanie. Z drugiej jednak strony, co to jest 50 milionów? Mamy 7 miliardów ludzi na całym świecie. Także zobaczcie, jak wcześnie jesteśmy w tym całym tutaj markecie i miejmy nadzieję, że to wszystko potwierdzi nam się w kolejnych latach. I na koniec ciekawy artykuł z CoinDesk'a. Kiedy jest krew na ulicy, to wtedy zobaczymy odwrócenie trendu. To jest ze sławnego powiedzenia Jamesa w XIX wieku i Nathana z walki pod Waterloo. I zobaczmy, oni tutaj porównują te markety, ile one spadły. W tym momencie mamy Bitcoin w cenie około 3277 dolarów. To jest tylko 83,4% ze wszystkich crashy. Zobaczmy, gdzie odbył się największy. 93,6% to było w 2011 roku, gdzie z 35 dolarów spadł Bitcoin do 2 dolarów. Potem mieliśmy w 2013 82,6%, to już przebiliśmy tą granicę i mamy jeszcze w 2013 86%. Widzimy, że w tym momencie jesteśmy na 83,4%. Dalej porównują w tym artykule, zostawię też linka pod filmem, jakie były czasy pomiędzy danym odwróceniem tego trendu. Najczęściej to było 8 miesięcy, czasami 10 miesięcy. No w tym momencie jesteśmy ponad te 10 miesięcy i potem jeszcze widzimy, na koniec podaję tutaj, jak on myśli, ten autor tego artykułu, że wydaje mu się, że BTC spadając do 2000 dolarów będzie jeszcze nadal drugim najmniejszym spadkiem, największym spadkiem. Nie będzie to 93,6%. Czyli jeżeli byśmy spadli nawet do 2000 dolarów, to nie oznacza, że to jest największy spadek. Zaznacza też, że najniższa cena Bitcoinu zawsze lub najwyższa charakteryzuje się bardzo szybkim spadkiem lub wzrostem, czyli musi być to bardzo stanowcze. Na razie nie mamy takiego punktu, żeby go otrzymać. Czyli on mówi, że 2800 dolarów nie będzie takim stanowczym wzrostem czy spadkiem w tym przypadku Bitcoina. To może się okazać w 2000 dolarów. Przedstawia też w tym artykule, czy Bitcoin może iść do zera. On tak samo myślał 6 lat temu, że przecież Bitcoin idzie na pewno do zera. No, okazała się historia niestety inaczej. Tutaj dalej zatwierdza to, że jest w ogóle obok tego bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby Bitcoin spadł do zera, bo jest za duża infrastruktura, za duże ryby weszły w to, wieloryby, można powiedzieć też, banki, nie banki i fundament całego Bitcoina jest za duży, żeby mógł Bitcoin spaść do zera. Dalej potwierdza to, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie, ani ja, ani ty, ani najlepszy tutaj analityk techniczny stwierdzić, co do joty, jaka będzie najniższa cena Bitcoina, ale możemy tutaj ewentualnie spekulować w tej krótkim czasie, jak tak może być. I tutaj fajnie też zaznacza, że jeżeli Rothschildowie nie są w tym, to inwestuj w to, bo prawdopodobnie jeszcze możesz się na tym wzbogacić. Jeżeli Rothschildowie już wejdą w takie aktywo, a widzimy, że w Bitcoina już wchodzą bardzo duże instytucje, to możemy, tak jak powiedział ten nasz przepowiadacz z innego filmu, na którego zapraszam, już tutaj wam pokazuję, o którym mówiliśmy też, YouTuber przepowiedział Bitcoin w 2011 roku, MT Gox i ostatnią bańkę w 2017 roku, to on też właśnie twierdził, że powinniśmy się odbić. No ale niestety jego przepowiednia zakłada, że to będzie jeszcze przynajmniej 2-3 lata. Aha, i chciałem to wam powiedzieć w ostatnich audycjach. Pamiętajcie, że nigdy nie polecam tradowania czy kupowania za pomocą karty kredytowej, bo wyobraźcie sobie taką sytuację, gdzie kupujecie kartę kredytową czy za pomocą pożyczki teraz krypto i macie tam określoną ilość miesięcy, na którą musicie spłacić tą pożyczkę, 12 miesięcy czy 16, czy karta kredytowa, i możecie zostać ściśnięci do sprzedania tych krypto, bo jeżeli to będzie jeszcze 2 lata, to nikomu nie życzę, żeby tutaj brał udział właśnie w braniu jakiejś pożyczki czy karty kredytowej na krypto. Nigdy tego nie róbcie. To nie jest to, jak powinno się świeżo patrzeć na sprawę i inwestować. Oczywiście to są wasze pieniądze, ja wam
nie mogę powiedzieć to, co zrobić najlepiej. To jest tylko moja opinia, jak to wszystko w tym programie. Ja już dziękuję na dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego poniedziałku i widzimy się ponownie już dzisiaj w podsumowaniu tygodnia. Przepraszam, moja rodzina przyjechała z Polski, więc musiałem dzisiaj troszeczkę też z nim przysiedzieć i z kolejną dawką Dzień Dobry Krypto. Pamiętajcie, zostańcie z... Dokładnie, Bitcoinem. Pozdrawiam.